Do Polski zbliża się kolejna fala chłodu. Poniedziałek będzie nie tylko lany, ale i śnieżny. Aleksandra Mikołajczyk, witam Państwa i zapraszam na szczegóły. Front atmosferyczny z opadami najpierw pojawi się na północnym zachodzie i później stopniowo będzie psuł pogodę w całym kraju. Spodziewamy się opadów deszczu, deszczu ze śniegiem, a lokalnie również samego śniegu. Do tego dojdzie jeszcze silny wiatr, który może potęgować odczucie chłodu. A i tak najcieplej nie będzie, bo termometry pokażą od 5 do maksymalnie 13 stopni. Sprawdźmy, jak będzie na Dolnym Śląsku. Noc pogodna bez opadów, ale chłodna, z temperaturą od minus 1 stopnia na południu regionu do 2 kresek na plusie w Legnicy i we Wrocławiu. Poranek pochmurny, ale jeszcze bez opadów. Deszcz pojawi się po południu, a później wraz z ochłodzeniem również deszcz ze śniegiem i śnieg. Na termometrach zobaczymy od 8 stopni w Jeleniej Górze do 11 we Wrocławiu. Ciśnienie będzie się wahać, w południe wyniesie 986 hektopaskali. Wiatr południowo-zachodni słaby i umiarkowany, chwilami porywisty. Biometr niekorzystny, warunki drogowe rano dobre, później pogorszą się do złych. Proszę uważać, bo na drogach może być ślisko. I na dzisiaj to już wszystkie informacje o pogodzie. Miłego wieczoru i spokojnych świąt. Do zobaczenia.